Jak dbasz, tak masz. Uwaga, to nie jest poradnik, jest to relacja z naprawy. Pora na odrobinę inspiracji. To jest zacisk lewy przedni, jarzmo, wyczyszczone w ten sposób, że tutaj jest wszystko w środku wypłucowane, pozbyte się nadmiaru rdzy czy po prostu smaru. To jest zestaw lewy, to jest zestaw prawy, tutaj leżą zaciski, tutaj są te nowe tłoczki, a tu jest cały zestaw tych uszczelek. A to jest to, na co czekałem, czyli taki lubrykant, tak zwany smar, czerwona guma, właśnie do tłoczków, do prowadnic, specjalny do tego. Górny. Górna gumka zgarniająca, jak ją wywiniemy na drugą stronę, to ma taki rowek i on ma być właśnie do środka. Tak. Stare odpowietrzniki po prostu teraz lekko wyczyściłem i wkręcę je jako kapselki, żeby zabezpieczyć przed dostawaniem się brudu. Niedługo dojdzie paczka i wymienię to na nowe. Czas na zamontowanie sprężynek, blaszek. Oczywiście one mają być na sucho, bez żadnego smaru. Jak one idą, one idą. Co ja robię? Przecież to idzie tu. To idzie tak. W ten sposób. Można lekko podgiąć, żeby się trzymały jarzma. Voilà. Teraz to się wszystko trzyma, nie wypadnie, jest na miejscu. Te gumeczki ważne, aby najpierw włożyć tutaj. One wtedy mają ten swój rant. Będę żałował. Dużo tego smaru
silikonowego. Więc warto sobie ponakładać tam, gdzie są te gumki, żeby to wszystko łatwo się wśliznęło, mogło poruszać i było zabezpieczone, zaimpregnowane. Tutaj też troszeczkę dam, żeby miał po prostu poślizg przy wkładaniu. Hopla i siedzi. Teraz ważną sprawą są prowadnice. Prowadnice smarujemy tak, aby tutaj z góry nie zostawiać czegoś takiego najlepiej, tylko po bokach. Pracuje delikatnie, miękko, chodzi, ściska się do końca. Klocki EBC, takie akurat kupiłem. Z tego co tu widać, to są organiczne. Wymieniam od razu trzpień. Ten trzpień już tu widać w tych miejscach, gdzie opierał się klocek. Czuć pod paznokciem, jest to od wibracji, od jazdy wyżłobione. Więc lepiej założyć nowy, który tak naprawdę nic nie kosztuje, a to wszystko będzie chodziło dużo, dużo lepiej. A blaszka? Blaszka idzie tutaj tak, w ten sposób. W ten sposób. Dalej idzie jeden z klocków. Trzeba tylko zauważyć tak, żeby on tam skoczył w swoją prowadnicę. Tak. No hej, hej, hej. Tak. Drugi klocek, tak. Jeszcze trzymaj swoich prowadnic. Że więcej wcale nie trzeba dociskać dużego momentu. Przyjdzie jeszcze ten kapselek tutaj do skontrowania, do zakręcenia. Klik, klik. I klocuszki siedzą w jednym zacisku. Mieszczam tarczę pomiędzy kloczkami. Nacisk chodzi super. Tu później idzie kapselek, którego dzisiaj nie mam, podobnie jak nie mam odpowietrznika nowego. Ale to się wszystko będzie trzymało. Tu nic, klocki nam nie wypadną poprzez to. Teraz pora ułożyć przywody hamulcowe i przykręcić pompę. Tutaj dokręcam mniej więcej jak 8 Nm. Naprawdę to niepotrzebna duża siła. Wystarczy tylko 8 Nm. Najwyżej to zgubimy, ale nie ukręcimy gwintu. Pora zamontować pompę hamulcową.
leż tu i nigdzie stąd się nie ruszaj. Ważne jest ciągle to, że to jest strzałka w górę, żeby tego nie odwracać. To nie są oryginalne śruby, to są właśnie śruby od... będę wyjaśniał od czego, od grzanych manetek. I dlatego one są tu dane. Trzeba takie kombinacje robić. Takie kombinacje, że dać tulejkę. Przewlec śrubę i wkręcić. Nie jest to w żaden sposób wygodne, ale tak to wygląda technika zamocowania w ten sposób. Przy użytkowaniu w żaden sposób to nie przeszkadza, ale przy montażu mała gimnastyka. Tak nie jest koniec. To trzeba usiąść. Przymierzyć. Trochę za nisko. Damy 8. Na początek 8. Będę przykręcał przewody hamulcowe bezpośrednio do pompy hamulca. Sobie to wszystko zabezpieczyłem papierami, chusteczkami, żeby nic się tam nie sypało, bo to przecież stało mi dłużej niż miesiąc. Śruba bungee bolt i 3 nowe podkładki. Dlaczego 3? Bo są 2 przewody oddzielne, dlatego trzeba dać aż 3 podkładki odczyniające. No, chodź. Nie bój się. Trzecia, jak widać, sam ten bungee bolt wchodzi może niecały centymetr. Więc ja tutaj to dokręcę z momentem 30 Nm. Ciąg dalszy nastąpi.